Hotel Grand Chotowa to właśnie tutaj przebywają na obozie piłkarze Apklan Resowi. Skorzystaliśmy z tej okazji, żeby spotkać się z nimi, spędzić cały dzień, zobaczyć jak trenują, jak wypoczywają, jak przygotowują się do rywalizacji na szczeblu pierwszej ligi, oczywiście Fortuna pierwszej ligi. Pierwszym gościem Paweł Łakota, nowy bramkarz Concordii Elbląg. Witamy Cię w zespole. Witam, witam. Pozycja niesamowicie parząca, bramkarz. Wiesz doskonale, z kim rywalizujesz, bo na pewno Marcel Zapytowski to już w tym momencie klasa sama w sobie, ale Ty nie dajesz za wygraną. Nie, no oczywiście, że nie, że sport jest nieobliczalny, w każdej chwili możecie coś zadziać i zawsze może być nadejście okazja, ale też będę walczył o swoje, żeby od pierwszego meczu wejść do bramki. Na treningach dajesz z siebie absolutnego maksa, widać, że wychodzisz do każdej piłki, walczysz niesamowicie i na pewno to też zyskuje uznanie zarówno w oczach trenera bramkarzy, jak i oczach trenera Szymona Grabowskiego. No oczywiście, zawsze do każdej piłki człowiek idzie na 100% i przez sztab to będzie docenione pewnie w jakiś sposób. Jak czujesz się pojawiając się w zespole Resowi, najstarszego klubu w Polsce? No... Jest takie dość takie wyróżnienie, bo co prawda to już jest klub pierwszoligowy i cieszę się, że tu mogę być w tak dobrym zespole, bo atmosfera w szatni jest super, i cała drużyna jest fajna, więc też z mojej strony to dużo takiego kopa do dalszej pracy daje, żeby pokazać się, żeby jak najlepiej pokazać się z najlepszej strony. Jesteście tutaj koło Dębicy, piękne, urokliwe miejsce. Powiedz, jak spędzacie czas, bo wypoczynek to jedna rzecz, ale na pewno ciężka praca to ta podstawa. No oczywiście mamy tutaj treningi, mamy analizy, wszystko ze sztabem, jak najbardziej profesjonalne, wszystko jest zrobione, więc tutaj wypoczynek. Mamy dobrze zorganizowany dzień, więc tego wypoczynku jest tyle, ile powinno być, ale też nie za dużo. Chrzest za Wami. Słyszałem, że było ciekawie. Jesteś w stanie zdradzić jakieś szczegóły z tego wydarzenia? No, z mojej strony to co tam było, no trochę śląskiego, bo ja jestem ze Śląska, tam trochę gwaru mówiłem, ale tam dużo ciekawych rzeczy, no to już co tam było, to zostaje, więc nie chcemy więcej zdradzać. Czyli informacja na dzień dzisiejszy to jesteś Ty, ten, który będzie uczył zawodników Apklan Resowi i gwary śląskiej. Jeśli będą chcieli, jak najbardziej mogę im popowiadać. Pozdrów więc widzów właśnie w Gwarze Śląskiej. Witajcie, witam was wszystkich, pozdrawiam was, jak ich ze Śląska, jak ich z Podkarpacia. Udanego szpila. Dziękujemy Jasne. Bardzo. Dziękuję. Dzięki serdeczne. Dziękuję. Paweł Łakota. Misiek, weź, bo mi tu uwiera. O Jezu. Co, już się kręci? Bartek Kiełbasa, 18 lat, pojawiasz się w Resowi. Powiedz, jak czujesz się w nowym zespole przed nowym sezonem z nowymi wyzwaniami? Witam. Czuję się bardzo dobrze. Drużyna mnie dobrze przywitała. Naprawdę mega atmosfera w szatni. Nowe wyzwanie. Dużo pracy przede mną. Zobaczymy, jak będzie. Osoba trenera Szymona Grabowskiego, perfekcjonisty, człowieka, który trzyma w ryzach cały zespół. Powiedz, jak odbierasz nowego swojego trenera? Znaczy, ja odbieram tak jak każdego jednego szkoleniowca. Wiem, że dużo pracy przede mną, że muszę pracować, a reszta już należy od decyzji trenera. Miejsce w Rzeszowie, które najbardziej Ci się podoba? Miałeś już czas, żeby zapoznać się bliżej ze stolicą Podkarpacia, bo w sumie niedaleko, ale tym razem bardziej prywatnie. No tak, niedaleko mieszkam w Rzeszowa, aczkolwiek przebywałem dużo razy w Rzeszowie, a teraz tak nie miałem zbytnio jeszcze czasu, żeby zwiedzać, poznawać nowe miejsca. Kontakt z chłopakami z Izdebek na pewno nieurwany. Powiedz, jak oni odbierają Twój sukces sportowy? No na pewno. Z każdym mam tam kontakt. Są zadowoleni, że jakoś tam próbuję coś kopać. No i mnie wspierają, tak? Za to im dziękuję. Totalnie żartobliwie. Niektórzy utożsamiają Cię poprzez nazwisko z ekipą Legii Warszawa, bo mówią, tam jest kapustka, rosołek, jeszcze tylko kiełbasa, jest komplet. No tak. Nazywają, mam tak nazwisko, ale nie przeszkadza mi, jak wołają kiełbasa, kiełbi.
obojętne. Oczekiwania na ten sezon? Awans do Ekstraklasy, nie pompując balona? Da się zrobić? Da się zrobić. Oczekiwania są duże, ale ważne, żeby pracować i grać. Bartek Kiełbasa? I żeby z drużyną osiągać sukces. Bartek Kiełbasa, bardzo skromny, ale niesamowicie ambitny chłopak. Zobaczycie go na placu. Dzięki serdecznie. Dzięki. Witamy wszystkich kibiców Resowi Rzeszów. Przed Państwem Bartłomiej Wasiluk, Radosław Adamski. Co my w ogóle tu robimy? Jedzonko jest fajne, hotelik jest fajny. Row Rybnik, Olimpia Elbląg, na pewno ciężkie wyzwanie teraz przed Tobą, bo wiadomo, do jakiego trafiasz zespołu, do jakiego klubu, aspiracje i ten charakter, to jest to, co dominuje w Rzeszowie. Tak, myślę, że poprzednie zespoły, w których grałem, również cechowały się dużą walecznością, agresją w grze. I teraz trafiam do podobnej drużyny. Myślę, że stylem będę pasował i na pewno na boisku dam sobie wszystko. Każdy będzie śledził Twój dorobek strzelecki, bo wiadomo, na tych z przodu patrzy się najbardziej. No tak, na pewno tych bramek ostatnio nie było wiele, ale myślę, że tutaj mamy taki potencjał ofensywny bardzo dobrych zawodników na pozycji numer 10. Dlatego myślę, że o te bramki może być łatwiej i że ten dorobek strzelecki będzie taki zadowalający kibiców. Najbardziej zwariowany mecz w Twojej karierze piłkarskiej dotychczas, pamiętasz taki? Gdzieś sięgasz pamięcią? Tak, jest to niestety przegrany mecz. Właśnie z Olimpią Elbląg jeszcze grałem w Rybniku. Przegraliśmy mecz 6-3, a przegrywając po pierwszej połowie 2-0. Wyszliśmy w drugiej połowie po mojej bramce na 3-2. No ale mimo wszystko rywal strzelił nam jeszcze 4 bramki i skończyło się 6-3, no także tego meczu na pewno nie zapomnę. Słyszeliśmy, że pojawił się w zespole jakiś nowy talent w postaci rapera. Był wcześniej, nie przyznał się. A czym takim zasłynął, że już ma ten przydomek hip-hopowy? No tak, wczoraj mieliśmy taką mały wieczorek zapoznawczy. Jeden kolega naprawdę stworzył ciekawą kompozycję i mowa tu o Bartku Kiełbasie, także na pewno wszystkich zaskoczył, ale naprawdę wyszło mu to bardzo dobrze. Czy da się zacytować to gdzieś przed 23, czy nie za bardzo? Jak najbardziej. Bardzo fajny tekst i myślę, że kiedyś tutaj do telewizji klubowej na pewno coś zarapuje. Rzeszów, no właśnie, czy miałeś okazję zwiedzić, miałeś okazję poznać już miasto bliżej, czy jeszcze na razie same treningi i przygotowanie do sezonu? No na razie głównie treningi, jedynie miałem przyjemność zwiedzenia rynku. I naprawdę bardzo fajne miejsce. Teraz chwila na obozie, powiedz, jak odbierasz to miejsce, bo wiadomo, piękne otoczenie przyrody, ale wy skupiacie się na wytężonej pracy. No tak, myślę, że miejsce też jest odpowiednie, bo też trzeba się przed tym sezonem ciężkim na pewno w tej pierwszej lidze wyciszyć, uspokoić, a takie miejsca sprzyjają właśnie takim rzeczom i naprawdę idzie się skupić na tym treningu. Drodzy Państwo, Przemysław Brychlik, kolejna nowa twarz w składzie Upclan Resowi. Bardzo dobrze, ja jestem wypoczęty. Ale masz pewny plac, co? Czy powiedzieć... Dzień dobry, nazywam się Michał Kuczałek i jestem nowym pomocnikiem Upclan Resowia Rzeszów. Jak czujesz się w nowym zespole? Jak przyjęła Cię szatnia? Czuję się bardzo dobrze. Szatnia również mnie przyjęła bardzo dobrze, pozytywnie. Nie było raczej żadnych takich ograniczeń od samego początku, tylko wszystko raczej z mojej strony wydaje się, że wszystko poszło w miarę gładko i przyjemnie. Nie ma to tamto, kto bzikuje najbardziej w szatni? Zdraż tu tajemnicę. No na pewno jest kilku takich orzełków. A czy zdradzić, to chyba nie będę zdradzał. Radek Adamski? No też jest naszym ananasikiem. Sprawdźmy wiedzę. Słuchaj, bo mówi się o tym, że Rzeszów to no właśnie stolica dobrego życia, stolica innowacji czy stolica ciekawych spotkań? Czy znasz to hasło promocyjne? Które jest właściwe? No, na pewno jeśli chodzi o spotkania piłkarskie, to jak najbardziej. O stolicy innowacji słyszałem właśnie dużo, dużo wcześniej od znajomych, od jakiegoś tam grona znajomych, że tak jest i faktycznie wydaje mi się, że jest to prawda, patrząc po mieście, bo jest to bardzo ładne miasto, zadbane i rozwijające się. I trzecia jaka była propozycja? Trzecia, stolica dobrego życia, dobrego życia. Za krótko trochę tu żyję, ale wydaje mi się, że tak.
jak najbardziej trzy pasujące, ale tym właściwym stolica innowacji. Powiedz jak po chrzcie, bo tutaj chłopaki mają przeróżne wrażenia, przeróżne odczucia. Jak to wyglądało z twojej strony? Na pewno lekki stresik był na początku, ale myślę, że to rzecz naturalna. Wydaje mi się, że pozytywnie wszyscy wypadliśmy, że było śmiesznie, zabawnie i przede wszystkim najważniejsza cecha to jest, że się wszyscy tutaj zintegrowaliśmy. Nowy golkiper i ponoć nowa nauka języka śląskiego, tej gwary śląskiej. Co już opanowaliście do tego czasu? Do tego czasu? Na pewno słowo Simpson? Po naszym Simpson, czyli motor. Cały czas jesteście w fazie treningów, sparingów. Jak forma? Bo wszyscy na pewno z kibiców są najbardziej zainteresowani tym, co zastaną w tej pierwszej lidze z waszej strony. Myślę, że na temat formy my jako zawodnicy nie powinniśmy się wypowiadać. Sparingi są sparingami, jednak liga na pewno nas zweryfikuje, ale na pewno z naszej strony damy z siebie wszystko i od pierwszego meczu będziemy walczyć o 3 punkty, a nawet nie o 1, a o 3, tak? Drodzy Państwo, bardzo dyplomatycznie, ale niesamowicie dokładnie. Michał Kuczałek, kolejna nowa twarz Upclan Resowi. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. A Ty, Bartek, może przybliżysz kibicom swoją pozycję, bo tu jesteś raz wystawiany na boku obrony, raz gdzieś w środku, ja nie wiem o co chodzi, nie? Słuchaj Radku, ja jestem uniwersalnym zawodnikiem, wiesz, odkryłem to od niedawna. Trener Grabowski to tak? Tak, odkrył? Tak. Zobaczył na treningu, że po prostu mam bardzo duży potencjał i powiem szczerze, że chyba nawet lepiej mi na boku. A najlepszy ten zwód twój to jaki to jest? Ślisk. Cezary Demianiuk, witamy na pokładzie biało-czerwonym. Powiedz, jak ty odnajdujesz się w nowych realiach wśród nowych zawodników? Witam, bardzo miło, że dołączyłem do drużyny Resowi Rzeszów. Na pewno drużyna przyjęła mnie bardzo miło. Jak na razie przygotowujemy się do nowego sezonu w pierwszej lidze i jak na razie wszystko idzie w dobrą stronę. Zaczynałeś w wieku 17 lat i praktycznie ta twoja przygoda niesamowicie rozkwitła, bo momentalnie zaliczyłeś awans do drugiej ligi. Tak więc ta gra na wyższych poziomach nie jest ci obca. Zgadza się. Akurat jestem wychowankiem Pogoni Siedlce. Powstał piękny obiekt i za tym szły również sukcesy, także tak, zaczynałem jeszcze parę występów w trzeciej lidze, ale szybko awansowaliśmy i tak, jakieś doświadczenie zebrałem na poziomie drugiej i pierwszej ligi. Ksywka boiskowa, czy przechodzi z poprzednich ekip, czy masz coś tutaj nowego wrzuconego przez chłopaków? Nie mam żadnej krzywki, po prostu jestem Czarek. Jesteś Czarek, okej. Okay. Jak odbierasz całość składu, bo wiemy doskonale, że stworzył się absolutnie nowy monolit, tak? Nowe twarze, nowi ludzie, no i właśnie, jak ta cała układanka w twoich oczach wygląda? Czy myślę, że zawodnicy, którzy przyszli, sztab wybierał takich, którzy dobrze się wkomponują dość szybko do zespołu i myślę, że tak jest. Tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo gładko wejście w nową drużynę przyszło. Mam nadzieję, że będziemy stanowili jakby jedność i w najbliższym spotkaniu to pokażemy. Kierownik drużyny mówi, że strasznie dużo kaw tutaj pijecie. Powiedz, jakaś dobra, aromatyczna, czy bardziej na podniesienie ciśnienia? Zgadza się. Ja osobiście bardzo lubię kawę, także jedną czy dwie, nawet trzy kawy dziennie potrafię wypić, także bardzo, bardzo smaczne. Czyli rachunek na konto kierownika drużyny? No, jak najbardziej. Drodzy Państwo, Cezary Demianiuk, wielkie dzięki. Widzimy się na placu. Dzięki. Jak oceniasz podania naszych ofensywnych pomocników do Ciebie? Wspaniałe, Maksiu, szczególnie od Ciebie są bardzo dobre podania. Takich piłeczek to jeszcze nie dostawałem. A Czarek? Tak, jak najbardziej. Maksiu, masz najlepsze podania w całej drużynie i myślę, że w całej lidze będziesz miał najlepsze. Życzę Ci tego. Dawid Rogalski, new player. How do you feel in Rzeszów? I'm good, thank you. Okay, let's talk Polish language, okay? Jesteś z Anglii. Mm-hmm. Znaczy, de facto pojawia się tutaj z Anglii. Powiedz mi, czego akurat nie stamtąd? Bo wiemy doskonale, że Anglia to jest kolebka piłki nożnej, a ty w Rzeszowie, w najlepszym klubie w Polsce, jak to możliwe? No, to teraz czwarty sezon, który będę w Polsce.
No, brałem udział wcześniej w takim projekcie, Ty też masz szansę. No i oni mi tam pomogli ogarnąć testy w GKS-ie Tychy. No i tak akurat trafiłem do Polski. W Anglii nie chcieliś tam zostawić, bo wiemy doskonale, że kilka klubów zaliczyłeś na Wyspach. No, można powiedzieć, że miałem problemy z kontraktem i już praktycznie zacząłem sobie studiować. No, ale akurat się taka okazja była, żeby do Polski wrócić, więc chciałem to spróbować po prostu. Zestawienie Anglia-Polska, trafiasz do klubu z wielkimi ambicjami. Jak czujesz się po przybyciu do Rzeszowa? No, na pewno jestem bardzo zadowolony. To jest, no, wiadomo, teraz pierwsza liga. No i chcę po prostu walczyć o jak najlepszą pozycję w tym sezonie. Ty musisz mieć sobie jakiś brytyjski humor, czy chłopaków gdzieś tutaj już zarażasz czymś takim, bo wiemy, że ten humor angielski jest dość specyficzny. Nie, ja jestem bardziej cichą osobą, więc... Cichą to znaczy? Kompletnie nic nie mówisz, bo słyszałem, że pokój ponoć bardzo spokojny, bardzo miły, 22 się kładzie się spać, tak? Tak, nie, no jestem grzeczny i bardzo cichy, na pewno. No. Taki brytyjski rygor troszeczkę. No, można tak powiedzieć. Jeśli chodzi o Twoje oczekiwania, bo nowy zespół, nowe twarze, nowe oczekiwania, nowy klimat w ogóle, tak? Jak odnajdujesz się w tym absolutnie polskim klimacie i wśród chłopaków z Rzeszowa stanowiących o sile Upclan Resowi? No, to, no tak jak mówiłem, teraz będzie mój czwarty sezon, to już się tak, no, do Polski się przyzwyczaiłem, że już wszystko tutaj jest normalne dla mnie, więc no, na pewno chłopaki są bardzo fajną grupką tutaj. No i zobaczymy, jak w tym sezonie pójdzie. Pomęczymy Cię. Pozdrów chłopaków i wszystkich widzów po angielsku. O, jak to zacząć? No, zaprosić wszystkich na mecze, tak? Zgadza się. Tak jak Max mówi, hi guys, I would like to invite all of you to come to our stadium, our home games, Resowia Rzeszów, and come and support us. To ja tylko dodam, of course. Dzięki serdeczne. Dzięki. Dziękuję. Powodzenia na placu. Już? To lecimy. Witam z tej strony, Jarosław Czernysz. Jarek, trafiasz do Upclan Resowi. Właściwie pozostajesz na Podkarpaciu, bo dla Ciebie Podkarpacie jest bardzo bliskie. Nie jesteś tutaj jak gdyby nowym człowiekiem. No to prawda, jestem z Rzeszowem związany już od kilku lat. Można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie moje rodzinne miasto. Mam tu bardzo dużo znajomych. Tutaj dorastałem, mam tu część rodziny, więc można powiedzieć, że cieszę się, że wróciłem do domu. Czy w Twojej karierze piłkarskiej zdarzyło Ci się troszkę udziwnić swoją fryzurę? Bo wiemy, że piłkarze mają to do siebie, że gdzieś zmieniają styl, kolorystykę. Czy Ty już to przerabiałeś, czy dopiero przed Tobą w momencie awansu do Ekstraklasy z Resowiem? No, może w przypadku awansu pomyślimy o czymś takim, ale na razie raczej trzymam się sprawdzonej fryzury. Masz brodę, pamiętaj, nie obiecuj, żeby ją golić, bo skończysz jak trener Grabowski. Będę miał to na uwadze na pewno. Jarek, dla Ciebie chrzest, bo wiemy, że przeszliście ten chrzest z drużyną. Niektórzy mówią o tym troszkę bardziej płynnie, troszkę więcej szczegółów nam zdradzają. Jak będzie w Twoim przypadku? Podzielisz się z nami wrażeniami po tym chrzcie? Na pewno była fajna, miła atmosfera, dobrze się bawiliśmy. Myślę, że to pomogło w procesie tej aklimatyzacji nowych zawodników, bo kilku nas jest i myślę, że fajnie to przebiegło. Zbliżyło nas do siebie w pewnym sensie. W Odrze Opole radziłeś sobie bardzo dobrze. 13 spotkań, 2 brameczki wpadły. Powiedz, czy takie same oczekiwania tutaj w Resowi, czy poprzeczka jednak troszeczkę wyżej? No, również to zagrać bardzo dobry sezon, jeżeli poprę to dobrymi liczbami, a drużyna będzie punktowała, będzie w wysokim miejscu w tabeli, no to na pewno będę bardzo zadowolony z tego. Bo tu przyszedłem dać siebie wszystko, pomóc drużynie. No i przy okazji też może dobrze się zaprezentować na Podkarpaciu, bo nie miałem dużo okazji tutaj grać w rodzinnych stronach. Jak się czujecie tutaj pod Dębicą w Grandkotowej? Bo pogodę macie zamówioną przez prezesa. O miejsce zadbał kierownik drużyny wraz z marketingiem. No nic innego nie pozostaje, jak tylko raz wypoczywać, dwa pracować. No dokładnie, warunki są świetne. Z pogodą trafiliśmy idealnie. Nic tylko szlifować elementy do pierwszego meczu z Puszczą. Myślisz pierwsza liga? Jakie są Twoje wewnętrzne odczucia? Idziemy dalej? Podbijamy tą pierwszą ligę? Jako Resowia, tak? No rzecz jasna. Jesteśmy Beniaminkiem, na pewno to też będzie w pewnym sensie fajne doświadczenie. Jako nowy zespół zapewniamy się w tej pierwszej lidze. Wiem, że jest w tym sezonie bardzo mocno obsadzona, ale my też znamy swoją jakość, jesteśmy pewni swoich umiejętności, więc nic tylko czekać na to, co będziemy pokazywać na boisku. Z tego klubu wyjdziesz bogatszy. Po pierwsze, jeden chłopak fantastycznie po śląsku, drugi fantastycznie po angielsku, trzeci rapuje. Chłopie, nic tylko się uczyć. O tak, no śląski mam akurat opanowany, bo kilka lat tam spędziłem, także
coś tam się nauczyłem. No jeżeli chodzi o angielski, to z Dawidem w pokoju sobie rozmawiałem wieczorami, szlifujemy. A co do rapowania, to zobaczymy, jak z tym będzie. Oby to wszystko przyniosło wymierne efekty. Drodzy Państwo, nowe twarze w Upclan Race'owi. Mamy nadzieję, że udało się ich troszeczkę bliżej Wam przedstawić i mamy nadzieję, że będziecie ich podziwiać w pełnej okazałości podczas spotkań ligowych, rzecz jasna, rozgrywanych w Rzeszowie. Trener Szymon Grabowski w pięknych okolicznościach przyrody. Trenerze, kierownik szukał tego miejsca po mapie i wreszcie znalazł. Coś pięknego, blisko Rzeszowa, jesteśmy tutaj, odpoczywacie, trenujecie, ale w rewelacyjnym miejscu. No, na pewno miejsce jest bardzo, bardzo fajne, rewelacyjna jest pogoda i fajnie, że to się wszystko ze sobą łączy. Wiadomo, w jakim okresie jesteśmy specyficznym i myślę, taki czas spędzony tutaj, żeby połączyć to i pożyteczną pracę, i pożyteczny odpoczynek, myślę, nam wszystkim bardzo jest potrzebny, dlatego naprawdę bardzo doceniamy to, że klub był w stanie nas wysłać właśnie w takie miejsce i w takie warunki, żeby móc się bardzo dobrze przygotować do tego pierwszego meczu. Odbiegając trochę od piosenki Ryśka Rynkowskiego, to patrząc na trenera, można powiedzieć, że również trenerzy robią brąz. Jest ta opalenizna, jest widać wypoczęcie po tym ciężkim, dziwnym sezonie. No, opalenizna jest, bo się ją złapało w ostatnich gdzieś tam pewnie dniach sezonu, gdzie naprawdę to słonko gdzieś tam nam wszystkim przysparzało pewnie trochę kłopotów. Ale rzeczywiście no nie ma co narzekać. Myślę, że pogoda i tak jak już tu zostało wspomniane, te wszystkie warunki wynagradzają nam ten czas nerwowy w ostatnim okresie. Chłopaki, mówiąc o trenerze Grabowskim, mówią wprost, el profesor, dowódca, wszystkie najfajniejsze przydomki, ale widać, że atmosfera w zespole jest fantastyczna, jest trochę bzikowania, ale też czuć, że są skupieni na swojej robocie. A naprawdę tutaj dopiero właśnie w takich miejscach i w takich momentach widać, jak jednostki tworzą coś więcej niż tylko drużynę. Myślę, że znowu jesteśmy w takim etapie, jeśli chodzi o Rysowie, że ta drużyna troszeczkę metamorfozy doznała i widać to gołym okiem. A tutaj naprawdę jeszcze dodatkowo dochodzi to, że ta integracja jest 24 godziny na dobę i poznajemy siebie wzajemnie. Zawodnicy nowi poznają mnie, ja poznaję cały czas ich, ale cały czas tą drużynę i mam nadzieję, że ten okres, jaki tutaj wszyscy razem spędzamy, przyczyni się też do tego, że to cementowanie tych poszczególnych zawodników, do tego, żeby stworzyć już od pierwszego spotkania taki solidny mur, będzie skuteczne w 100%. Chrzest bojowy, chrzest wewnętrzny nowych zawodników. No właśnie, trener na pewno widział, jak to przebiegało, bo zapewne odrobina niepewności, jak to będzie zorganizowane, ale to pewnie też cementuje fajnie zespół. No, wiadomo, no chrzest bojowy to myślę, że dopiero przyjdzie za tydzień i pewnie tych takich spotkań na pierwszy rzut oka będzie więcej. Tutaj też wiadomo, była integracja, był chrzest nowych zawodników, było gdzieś tam wcześniej nawet jeden Puchar Polski, gdzie też możemy tak to traktować. Ja mam nadzieję, że z każdego dnia będziemy czerpali na tyle dużo, że tych korzyści, o których tutaj cały czas wspominamy, będzie na tyle dużo, że w przyszłości nie będziemy się bali jechać na takie zgrupowania, na mini zgrupowania, a mam nadzieję, że nie lada dzień doczekamy się tego, że Rysowia pojedzie na obóz zagraniczny. Dzisiaj macie troszkę więcej takiego, może nazwę to biwaku, może niekoniecznie w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale troszkę więcej luzu, bo wiemy, że kolejne dni przyniosą następne spotkania i następne wyzwania. Tak, dokładnie. Dzisiaj dzień potraktowaliśmy, można powiedzieć, rozłożony jest na dwie części. Pierwsza dopołudniowa jest to odprawa przed meczem jutrzejszym, bądź też nawet i po treningu, bo wpletliśmy tam rzeczy, nad którymi pracowaliśmy na treningu. Popołudnie jest dla regeneracji, dla masażystów. Jest to pora, żeby zawodnicy
doprowadzili swoje nogi, swoje mięśnie, swoje głowy do takiej używalności, żeby jutro w tym takim, można powiedzieć, egzaminie ostatnim przed tą ligą wypaść na tyle dobrze, żeby dać nam jeszcze trochę nowych zagwózdek, nowych znaków zapytania. Mam nadzieję, że tak wszyscy do tego podejdą. Mieliśmy zaproszenie w dniu dzisiejszym do Radia Rzeszów, do Radia Biwak, ale wiemy doskonale, na jakim etapie jesteście. Wiemy, że ten obóz trwa. Ciężko było jak gdyby zarwać cały ten cykl szkoleniowy, ale myślę, że to chyba żadna strata, bo medialnie będziemy starać się jednak w dalszym ciągu współpracować. No, co ma wisieć, myślę, nie utonie, jeżeli tylko Radio Rzeszów będzie chciało. I nie tylko Radio Rzeszów. I nie tylko Radio Rzeszów, dokładnie, bo myślę, że jesteśmy tutaj dla mediów nie tylko lokalnych, ale już z racji ligi, nawet i ogólnopolskich, więc my na pewno otwarcie przyjmiemy te zaproszenia. No, niemniej jednak zdajemy sobie sprawę, w jakim miejscu jesteśmy, gdzie jesteśmy, o co zaraz będziemy walczyć, więc czasami te plany nasze ciężko z dnia na dzień zmieniać, poprzekładać. Ale tak jak powiedziałem, jesteśmy otwarci na każde spotkanie z każdym. Słyszałem, że ponoć świetnie Was tutaj karmią. No, można powiedzieć, że świetnie jest wszystko. Nowy hotel oddany chyba niedawno do użytku, otoczka, do tego pogoda. Myślę, że mimo tego, że nie jest to taki ośrodek stricte piłkarski, czyli bez bazy takiej sportowej, to i tak po to, żeśmy tutaj przyjechali, w 100% zrealizujemy i na pewno dużo z tej wizyty tutaj wyciągniemy. No i jeszcze jedna kwestia, która po części na pewno może cieszyć, ponieważ była gdzieś ta wizja rozgrywania spotkań ligowych w Stalowej Woli, jednak wysiłkiem miasta, władz klubowych jest wielka nadzieja na to, że będziemy rozgrywać mecze na Hetmańskiej. Na pewno szkoda, że nie u siebie, ale z dwójki. Czy ten Rzeszów faktycznie jest takim optymalnym dla Was rozwiązaniem? Jest to jeden z paradoksów ostatnich czasów, że zawodnicy Resowi, nasz sztab, jak i klub, na pewno i też kibice, no chcą grać na stadionie miejskim w Rzeszowie. Tak? Do niedawna pewnie by nam to, byśmy gdzieś tam mówili z lekkim uśmieszkiem, że chcemy grać na stadionie miejskim na Hetmańskiej. Niemniej jednak dzisiaj, kiedy zrobiliśmy to, co zrobiliśmy, no ja sobie nie wyobrażam, żeby jeździć po Podkarpaciu, czy może nawet dalej, bo po to się gra w piłkę, żeby ci ludzie, którzy za nas trzymają cały czas kciuki, którzy się z nami utożsamiają, mogli w swoim mieście oglądać swoją drużynę. No ale tak jak tutaj zostało powiedziane, my cały czas musimy żyć nadzieją. No i niestety od 3 lat, a w zasadzie odkąd ja związany jestem z Resowią, no to ja tą nadzieją żyję. Czasami ona jest złudna, czasami, jak ostatnie tygodnie pokazały, że ta nadzieja jest fajnie wynagradzana w postaci tego końcowego sukcesu. No ale znowu żyjemy nadzieją, że jak najszybciej zagramy w Rzeszowie. Ja znowu mogę tylko apelować do władz miasta, żeby rzeczywiście w Rzeszowie był stadion z prawdziwego zdarzenia dla piłkarzy, z prawdziwego zdarzenia dla Resowi, dla Stali, bo myślę, że te dwa kluby zasługują na to i jeżeli piłkarsko, sportowo poczyniliśmy ten krok do przodu, no to myślę infrastrukturalnie powinno być zdecydowanie łatwiej. Mam nadzieję, że tak jak mówię, za chwilę się doczekamy, że fizycznie ta pierwsza liga w Rzeszowie będzie. Drodzy Państwo, puentując, no właśnie, słynna przyśpiewka, która płynie niejednokrotnie z trybun, graba trenerem, Resowia gra z charakterem. I tak jest, i tak będzie na pewno również i w realiach pierwszoligowych. Jestem przekonany, że tak będzie. Mówię, tutaj się dużo nie zmieni, jeśli chodzi o podejście tych chłopaków w tym klubie, przy mnie, bo myślę, na to sobie pozwolić my wszyscy nie możemy, bo od czegoś musimy zacząć, a potem pójdą kolejne rzeczy, które dokładając jedna do drugiej, wychodzą właśnie takie miłe, fajne akcenty, jakie ostatnio. Drodzy Państwo, trener Szymon Grabowski, El Profesor, jak to się zwykło mówić, autentyczny przewodnik pierwszoligowego zespołu Apklan Resowi. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.